Genesis Carbon 500 Blaze. Dzisiaj właśnie taką podkładkę Wam pokażę i ją przetestujemy. Natomiast jest to największa podkładka w ofercie Genesis i ogólnie jedna z największych podkładek w sprzedaży. Jest także druga wersja, która była u mnie też testowana. Ceny tych podkładek jakby co sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Istnieją podkładki małe, średnie i duże, natomiast tutaj mamy prawdziwego giganta, jedna z największych podkładek, jakiekolwiek dane mi było testować i największy rozmiar od Genesis. Jest to podkładka Genesis Carbon 500 w wersji Blaze, czyli z czarno-czerwoną kolorystyką, podkładka typu Speed o rozmiarze określanym jako Ultra Size, ponieważ jej szerokość to 1100 mm, czyli 110 cm, a wysokość 450 mm, czyli 45 cm. Jest to podkładka, która potrafi swoją powierzchnią przykryć praktycznie całe stanowisko gracza. Natomiast jej grubość to 2,5 mm i przeznaczona jest tak do myszek optycznych, jak i laserowych. Teraz, żeby ją w pełni rozwinąć, będę musiał zrobić troszeczkę miejsca. Natomiast zobaczcie sobie na szczegóły. Mamy metkę z logo Genesis. Mamy bardzo ładną fakturę, całkiem dobrze wyglądającą grafikę, także solidnie oprzywane brzegi, a od spodu mamy gumową powierzchnię. I dzięki temu, że podkładka ma tylko 2,5 mm grubości, czy nie jest jakoś specjalnie bardzo gruba, a jest duża, to się, zobaczcie, bardzo, bardzo ładnie rozprostowuje bezproblemowo praktycznie od pierwszego użycia. Jak ją tylko rozwiniemy, to jest po prostu ok. Tak więc rozprostowuje się bardzo dobrze i zapewnia gigantyczną powierzchnię. Zobaczcie sobie, jakie to jest ogromne. Podkładka jest typu Speed, tak więc myszki przemieszczają się po niej bardzo lekko. Jak przystało na Genesis, podkładka jest także wodoodporna. Wlewamy tutaj trochę wody. No i zobaczcie, co się dzieje. Ta kropla stoi praktycznie w miejscu. Spójrzcie sobie na to. I ta woda się przemieszcza praktycznie w całości. Tutaj jest delikatnie wilgotne, tak więc jakby Wam się coś wylało, coś nie klejącego i nie tłustego, po prostu woda, to możecie wziąć jakąś ściereczkę, ewentualnie ręcznik papierowy, tylko nie trzeć tym ręcznikiem, bo zostawi mnóstwo paprochów, osuszamy, podkładka jest lekko wilgotna, dajemy jej kilkanaście minut i jest suchutka, można używać dalej. Gdyby to były jakieś poważniejsze zabrudzenia lub by Wam się wylało coś typu kawa, herbata, cola i tak dalej, no to zobaczcie sobie na playliście podkładki pod myszkę pierwszy film, czyli jak czyścić, jak prać podkładkę. Tak więc na tej podkładce zmieścicie praktycznie wszystko, co chcecie, nawet gdybyście mieli gigantycznych rozmiarów klawiaturę, to nie będzie problemu. Miejsca na wysokość jest więcej niż trzeba, natomiast na szerokość, no po prostu teraz osobny kadr Wam w ogóle zrobię, żeby całego tego giganta objąć. Miejsca na manewry myszką macie również ogrom w każdą stronę. I teraz sprawdzimy sobie właśnie precyzję sensora. Tak więc sprawdzamy. Zobaczcie, precyzyjny, dokładny ruch. Nawet jeśli wykonujemy szybkie ruchy, to nic tutaj złego się nie dzieje. Ta tekstura, czyli te wzorki na podkładce, w niczym nam tu nie przeszkadzają. Co prawda część przeznaczoną dla myszki mamy tutaj, gdzie ten wzór już zanika, ale nawet tutaj na tym bardziej intensywnym czerwonym kolorze nie ma z tym żadnego problemu. No i ten wzór są, jak widzicie, takie jakby ułożone klocki domino, jeden za drugim, więc wygląda to całkiem dobrze. Ta druga wersja, która była u mnie na kanale, to jest po prostu takie odcienie szarości i czerń, a tutaj macie coś troszeczkę bardziej żywego, czyli tą właśnie czerwień. Ta podkładka nie jest aż tak kolorowa, aż tak jaskrawa, jak na przykład wersja Maxi Flash, czyli mam tutaj na myśli tą podkładkę od Genesis, której recenzja też była u mnie na kanale. No i ta wersja Maxi Flash przy tej wydaje się po prostu mała, pomimo że też jest to podkładka na całe stanowisko. Jakbyście byli zainteresowani, to recenzja tej też jest na kanale. No i obiecane ujęcie z góry, jak widzicie, zmieści Wam się tutaj każda klawiatura i macie jeszcze mnóstwo miejsca na manewrowanie myszką. Możecie także sobie postawić na podkładce podstawę od monitora, jakiś stojak na słuchawki czy hub USB. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Po prostu absolutnie wszystko tutaj się zmieści. Taka powierzchnia to jest coś nie do przebicia. No dobrze, co tutaj dużo mówić? Jeśli ktoś z Was ma podkładkę od Genesis, to myślę, że możemy tutaj śmiało stwierdzić, że Genesis ma jedne z najlepszych podkładek ogólnie z wszystkich producentów, ponieważ te podkładki w zdecydowanej większości są bardzo dobrej jakości, są przede wszystkim też w większości wodoodporne, do tego mamy bardzo fajny design, ale co najważniejsze, przystępną cenę. Nie są to tak tanie podkładki, jak na przykład jakieś podkładki z AliExpress, natomiast w stosunku do innych producentów zachowują bardzo atrakcyjne ceny, nawet jak na
takie gigantyczne podkładki. Także w tym przypadku stosunek jakości do ceny jest po prostu świetny, dlatego ta podkładka ode mnie otrzymuje wyróżnienie, czyli rekomendację. Jeśli macie duże stanowisko, duże biurko, chcecie podkładkę, która zajmie prawie że całą powierzchnię, no to śmiało bierzcie tą podkładkę. Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, jest trwała, jest wodoodporna, ma ciekawy design i kolorystykę. Tak więc czego więcej chcieć w tej cenie? Zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się spodobał, no to możecie wspomóc mój kanał w trzech prostych krokach: zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i po prostu oglądać kolejne moje filmy, za co będę Wam bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!